Opowieść o dwóch kościołach. Wyobraź sobie, że jako młody chrześcijanin przeprowadzasz się do małego miasteczka bez kościoła. Kościół to masz na myśli społeczność świętych, chrześcijan narodzonych na nowo, pewnych tego, że są zbawieni z łaski, niezależnie od uczynków, czyli uwierzyli w Pana Jezusa i są zbawieni. Po bliskich powiatach, w małych wioskach oddalonych o godzinę jazdy samochodem od jego miejsca zamieszkania są tylko dwa kościoły, czyli miejsca, gdzie zgromadzają się zbawieni ludzie. Kościół A jest mocno zaangażowany w zasady Nowego Testamentu dotyczące nauki o starszych, wieczerzy pańskiej, kapłaństwa wszystkich wierzących i pokrewnych prawd. Nauczana jest tam zdrowa doktryna, atmosfera jest jednak niezachęcająca, a społeczność nie jest słodka. Niestety kilka wizyt dodatkowo ujawniło brak duchowego zapału w zgromadzeniu. Gorliwość ewangelizacyjna wydaje się nie istnieć. Panuje silny nepotyzm, ponieważ jest tam tak naprawdę dużo ludzi, ale jednak pochodzących z wąskiego grona kilku mocno powiązanych ze sobą rodzin. Spotkaniom modlitewnym brakuje mocy namaszczenia. Oschłość i samozadowolenie wiszą niczym mgła nad spotkaniami w Dzień Pański w niedzielę. Kościół B jest natomiast wylęgarnią duchowej aktywności, wypełnioną gorącymi, rozwijającymi się chrześcijanami. Dusze są zbawiane, nauczana jest zdrowa doktryna, atmosfera jest zachęcająca, a społeczność słodka. Bracia ci jednak albo nie dostrzegają pewnych aspektów nowotestamentowego wzorca dla Kościoła, albo nie przywiązują do nich większej wagi. Dla większości współczesnych wybór Kościoła byłby oczywisty. Zanim jednak młody brat zbyt pochopnie zrezygnuje z Kościoła A na rzecz Kościoła B, powinien trzeźwo i z modlitwą rozważyć kilka kwestii. Pierwsze pytanie. Czy moje początkowe wrażenie na temat tych dwóch kościołów nie jest zbyt uproszczone? Kościół A rzadko jest tak ponury, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, a Kościół B rzadko jest tak wspaniały. Kościół A może rzeczywiście mieć dokuczliwe problemy, ale bliższe spojrzenie prawdopodobnie ujawni przynajmniej niewielki rdzeń żarliwych, ćwiczących się wierzących. Kościół B, choć wykonuje wspaniałą pracę dla Boga, bez wątpienia również ma swoje problemy. Faktem jest, choć niekoniecznie jest to prawdą w przypadku Kościoła B, że sprawnie zaaranżowany program kościelny może stworzyć iluzję bardziej duchowej rzeczywistości, o ile nie pozbędziemy się ozdobników. Pytanie drugie. Czy moje własne życie wykazuje te same słabości, które uważam za tak niepokojące w Kościele A? Innymi słowy, czy może być tak, że głównym problemem Kościoła A jest to, że składa się on z chrześcijan podobnych do mnie? Czy ci bracia i siostry potrzebują ożywczego, odświeżającego wpływu Ducha Świętego, tak jak ja? Czy często zmagają się w swoim życiu modlitewnym, przegrywają bitwy z grzechem w ciele, brakuje im żarliwości w ich miłości do Chrystusa? Czy potrafią być małostkowi, nepotyczni, samolubni? Ja również. Dlaczego więc miałbym odrzucać grupę chrześcijan z powodu wad, których nie muszę szukać dalej niż w moim własnym życiu? Pytanie trzecie. Czy moja społeczność w którymkolwiek z tych kościołów spowoduje, że będę uczestniczyć w czymkolwiek, co hańbi Chrystusa? Wybierając miejsce do społeczności, wszystkie inne czynniki, służba dla dzieci, grupa młodzieżowa, służba muzyczna, jakość nauczania biblijnego, liczba młodych rodzin i tak dalej, muszą zejść na dalszy plan wobec tego najwyższego kryterium – czci Pana Jezusa Chrystusa,
Tak naprawdę przecież po to się zgromadzamy na zgromadzeniach, żeby czcić Pana Jezusa Chrystusa. Wszystko inne to są gwizdki, ozdobniki i fajerwerki, których może spokojnie nie być, jeśli jest oddawana cześć Panu Jezusowi Chrystusowi. A jeśli cześć Panu Jezusowi Chrystusowi nie jest oddawana, te wszystkie inne rzeczy są niczym innym jak bałwochwalstwem. A więc czy jest tam oddawana cześć Panu Jezusowi Chrystusowi? Jeśli mój początkowy opis kościoła A i kościoła B jest bliski dokładności, pewne aspekty obu kościołów przynoszą hańbę Chrystusowi. Kościół A może ganić kościół B za brak zgodności z zasadami Nowego Testamentu. Ale nasz Pan jest również hańbiony, a może nawet bardziej, przez duchową apatię, nepotyzm i oziębłość kościoła A. Pytanie jednak brzmi, czy moja społeczność w którymkolwiek z tych miejsc będzie wymagała mojego udziału w tym, co hańbi Chrystusa? Powtórzę pytanie. Czy moja społeczność w którymkolwiek z tych miejsc będzie wymagała mojego osobistego udziału w tym, co hańbi Chrystusa? Jeśli rzeczywiście Kościół A cechuje duchowy letarg i brak ewangelizacyjnego zapału, to z pewnością hańbi to Chrystusa. Czy jednak moja społeczność tam zmusza mnie do uczestniczenia w tym letargu i chłodzie? Czy nie mógłbym zamiast tego dawać zwycięskiego przykładu gorącego serca pośród nich? Z drugiej strony, zakładając, że Kościół B trzyma się niebiblijnego rozróżnienia między duchowieństwem a świeckimi, trudno jest dostrzec, w jaki sposób mogę regularnie w nim uczestniczyć bez wspierania tego systemu lub powodowania dalszych podziałów w Kościele. Jeśli Kościół B zaniedbuje Wieczerzę Pańską, sprowadzając ją do rzadkiego, zdawkowego rytuału, rzadszego niż raz w tygodniu, to jak mam mieć tam społeczność, nie uczestnicząc osobiście w tym zaniedbaniu? Warto się nad tym poważnie zastanowić. Pytanie czwarte. W którym kościele moja obecność może mieć największy wpływ na dobro? Jeśli kościół B jest typowym kościołem prowadzonym przez pastora, mój wpływ jako osoby świeckiej będzie mocno ograniczony. Stan rzeczy w kościele na dobre lub złe będzie w dużej mierze funkcją osobowości, duchowości i uzdolnień pastora. Dzięki Bogu za wielu pobożnych, utalentowanych pastorów. Jeśli jednak Kościół A, pomimo wszystkich swoich słabości, poważnie podchodzi do naśladowania nowotestamentowego wzorca przywództwa i służby kościelnej, to każdy indywidualny członek ciała może mieć znaczący wpływ na jego duchową kondycję. Czy spotkanie modlitewne jest zimne i pozbawione życia? Nic nie stoi na przeszkodzie, nic nie powstrzymuje żadnego brata przed rozpaleniem ognia pod zgromadzeniem własnymi, odważnymi prośbami. Czy spotkanie na opowiadanie śmierci Pana jest nudne? Nic nie powstrzyma go przed przebiciem nudy promiennym, przepełnionym Chrystusem uwielbieniem. Nic nie powstrzyma go przed ożywieniem studiów biblijnych przemyśleniami, które chwalą Pana Jezusa, przemyślanymi, entuzjastycznymi komentarzami lub rozpaleniem ewangelizacji zgromadzenia własnym, odważnym świadectwem. Nawet jeśli byłbyś jedynym ewangelistą w całym zgromadzeniu, to bądź tym pierwszym. Również siostry, poprzez wierzące wstawiennictwo, wznoszące się jak woń ku niebu, ciche uwielbienie, pokorną służbę świętym i wierne świadectwo mogą być podobnie używane przez Boga do podnoszenia duchowej temperatury zgromadzenia. Zagadnienie piąte. Pytanie piąte. Czy to możliwe, że głęboka potrzeba w kościele A jest właśnie powodem, dla którego Bóg przyprowadził mnie do tego miejsca? Najprawdopodobniej niestety tylko niektórzy bracia w kościele A są świadomi swojego stanu. Być może wiele żarliwych błagań wzniosło się z tego walczącego zgromadzenia, aby Bóg posłał tych, którzy byliby błogosławieństwem i zachętą do pracy.
nie mogę lekceważyć możliwości, że jestem częścią Bożej odpowiedzi na te modlitwy. Cóż za błogosławieństwo może mnie i ich ominąć, jeśli będę unikać tych braci w daremnym, egocentrycznym poszukiwaniu idealnego kościoła. Jeśli znajdziesz idealny kościół, to on przestanie być idealny w momencie, gdy się do niego przyłączysz. Tak, nasz młody przyjaciel ma kilka ważnych pytań do rozważenia. Teraz pozwolę sobie dodać ostatnie, szóste pytanie. Dlaczego lud Boży miałby kiedykolwiek dokonywać takiego wyboru? Dlaczego mieliby być zmuszeni do ważenia swojego przywiązania do zasad zgromadzeń Nowego Testamentu z ich pragnieniem ciepłego, tętniącego życiem ewangelizacyjnego Kościoła? Dlaczego nie mieliby znaleźć obu tych rzeczy w jednym miejscu? Dzięki Bogu w niektórych miejscach mogą. I rzeczywiście zadaniem każdego lokalnego zgromadzenia jest dopilnowanie, aby nikt w jego społeczności nigdy nie musiał wybierać między kościołem a kościołem B. To są dosyć ważne pytania i sam kiedyś, 34 lata temu, byłem w podobnym położeniu. Nie miałem tak komfortowej sytuacji jak ten młody człowiek, że w sąsiednim powiecie był taki kościół. Ja musiałem dojeżdżać na zgromadzenia do najbliższego kościoła 100 km w jedną stronę. Najpierw był to autobus, gdzie musiałem wstać bardzo wcześnie rano w niedzielę i jechać ponad 2 godziny w jedną stronę. Potem z powrotem także ponad 2 godziny, gdzie był to odległy, ale też bardzo dziwny kierunek. Z dużego miasta typu Wrocław musiałem jechać na wieś, bo w całym mieście Wrocławiu w tamtym czasie nie znałem ani jednego kościoła, który głosiłby Ewangelię łaski Bożej. W każdym, który odwiedziłem, być może nie odwiedziłem wszystkich, była fałszywa nauka. I niestety takie sytuacje będą się wraz z postępującym rozkładem pogłębiać. Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i zastąpią wiarę tam różnymi, jak widzimy, rzeczami. I to już się stało. To proroctwo apostoła Pawła się wypełniło. Apostoł Paweł powiedział kilka proroctw. Jedno z nich, że nauka Hymeneusza i Filetosa będzie się szerzyć jak zgorzel. I faktycznie 99% ludzi podających się za chrześcijan narodzonych na nowo naukę Filetosa i Hymeneusza czy wyznaje i ją szerzy. Może z pamięci źle przytoczyłem imiona. 2 Tymoteusza 2,17. A nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel, do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Byli to ludzie, którzy głosili, tak jak większość dzisiaj, że już nastąpiło nowe przymierze, że już się rozpoczęło nowe przymierze. Dzisiaj większość grup religijnych podających się za chrześcijaństwo wyznaje ten fałszywy pogląd, za który Filetos i Hymeneusz zostali przez apostoła Pawła uznani za godnych oddania szatanowi. I zapowiedział Paweł, że ich nauka będzie się szerzyć jak zgorzel i faktycznie większość to wyznaje, tak jak rak daje przerzuty, tak jak zgorzel spala wszystko, tak i tutaj się to rozszerzyło na wszystko dookoła. Podobnie proroctwo Pawła z 20 rozdziału Dziejów Apostolskich, który zapowiedział, że właśnie
nawet spośród tych, których powołał Duch Święty, powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą, stało się również faktem. I dzisiaj system klerykalny jest niestety rozpowszechniony na większość połaci chrześcijaństwa, podającego się za chrześcijaństwo. Jeśli jesteś w sytuacji tego młodego człowieka z tej naszej dzisiejszej opowieści, to przeanalizuj te pytania w swoim sercu, przed Bogiem i wybierz, tak jak Duch Święty jedynie pozwoli wybrać. Niech Bóg ci błogosławi.